Szampagne Metayer w Trelew-sur-Marne staje się miejscem magicznego spotkania dwóch niezwykłych talentów artystycznych: Marie Céline Audigane i Stéphanie Daverdon. Wystawiam artystów, którzy mi się podobają, bo chcę, żeby to było po prostu w zgodzie z filozofią naszego szampana. A nie ukrywam, że jest to fantastyczne narzędzie pracy, bo taka dynamika artystyczna do szampana, szampan jest dla mnie arcydziełem. Także ja po szkole teatralnej potrafię tańczyć, śpiewać, grać na kilku instrumentach. Nie potrafię robić szampana. Czyli dla mnie szampan jest po prostu sztuką. I pierwszym artystą w moim domu jest Frank Metayer. No a artyści po prostu to jest moja przyjemność. Jeżeli tu się spędza 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ja niekiedy jak jestem już taka w takim przeładowaniu wszystkiego, schodzę po prostu do tej galerii i tak sobie siadam i podziwiam. I ci artyści po prostu mnie bardzo poruszają. Zdarzyło się, że po prostu artysta, który nie wystawia już, zobaczył, jak ja płaczę przed jego obrazami i on sam się zaproponował. No to jest po prostu coś niesamowitego. I powiem wam, że ja płaczę, jak wystawy się kończą. Wiem, że będzie następna, ale zawsze to jest takie wzruszające. Ale mam takiego deala z artystami, że artyści mi nie płacą, ja im nie płacę, ale jak kończy się wystawa, zostawiają mi po sobie ślad. I w momencie, kiedy nie mam aktualnej wystawy, ja ich wystawiam wszystkich. Oczywiście niewystarczająco już mam miejsca, żeby wszystkich wystawić, więc nawet te poprzednie wystawy z artystami, których już wystawiałam, one się nawet zmieniają, bo po prostu chcę, żeby to się zmieniało, żeby to było dynamiczne. A dla szampana to, tak jak mówię, jest fantastyczne narzędzie, bo ludzie przychodzą tutaj, co ona jeszcze wymyśliła. Stéphanie Daverdon, francuska malarka i artystka wizualna, od lat zaskakuje świat swoimi barwnymi dziełami, które emanują emocjami i głębokim przemyśleniem. Urodzona w 1975 roku w Niemczech, obecnie mieszka w malowniczej wiosce Champagne, gdzie nad brzegiem rzeki Marne znajduje inspirację do swojej twórczości. Jej życie to historia podróży i zmian, która prowadziła ją od dzieciństwa po różnych zakątkach świata. Sztuka zawsze odgrywała kluczową rolę w jej życiu, a malowanie stało się jej naturalnym wyborem. Inspirując się abstrakcyjnym ekspresjonizmem i impresjonizmem, dzieła Stéphanie odzwierciedlają jej osobiste doświadczenia i refleksje nad światem zewnętrznym. J'ai également Koniecznie musiałam spotkać Annę, aby móc ewentualnie eksponować swoje dzieła u niej, jeśli spodoba się jej moja sztuka. Moja sztuka to ekstrawaganckie pisanie na wielu poziomach, skupiające się na symbolach, filozofii, duchowości i oczywiście kolorach. Moja praca opowiada historię Marii w pedagogicznej koniugacji, ale przede wszystkim podczas światowego lockdownu miałam pomysł, aby wyeksponować symbol Republiki Francuskiej, który łączy wszystkich, czyli Marie-Anne. Nazwałam ją Marianną z wzgórz, ponieważ jestem bardzo wrażliwa na obszar wiejski. To projekt, który stał się piękną przygodą we Francji, gdzie ponad 5000 osób na Facebooku i wszystkich mediach społecznościowych poprosiło mnie o ponowne wyobrażenie ich Marie-Anne. Wybrałam 100 z całej Europy. Oczywiście, mam zamiar promować wieś, zbierając obietnice, które będą dla was. Więc wiem, że bardzo poważnie podchodzę do tego. Chcę, żeby inny Julie, zwłaszcza ucieczka, była również dobrze traktowana. Przyniosłem oryginał tej Marianny, która została wykonana w 2018 roku. Następnie byli artyści, którzy chcieli ponownie wymyślić tę Mariannę z różnymi ideologiami. Marianne i Republika. To właśnie laicyzm akceptuje wszelkie nurty polityczne tutaj we Francji i wśród artystów. Mamy również monarchistów, anarchistów, republikanów, różnych rodzajów artystów. Chcieli oni zredefiniować Mariannę poprzez moją Mariannę, aby pokazać, że jesteśmy krajem otwartym na wolność słowa. Wernisaż był wyjątkową okazją do zaprezentowania publiczności obrazów Stéphanie Daverdon oraz Marie Céline Audigane. Goście mieli możliwość podziwiania bogactwa kolorów, różnorodności technik i wyjątkowego talentu obu artystek.
Urodziłam się w Federalnej Republice Niemiec. Mój ojciec był zawodowym wojskowym, więc podróże były częstym elementem mojego dzieciństwa. Obecnie pracuję w Paryżu i Triel-sur-Marne, w malowniczej wiosce nad brzegiem rzeki Marny, gdzie wystawiam swoje prace w domu Szampana. Studiowałam sztukę na Uniwersytecie Panthéon Paris i, skupiając się na naukach o sztuce i filozofii, pasja do tworzenia nigdy mnie nie opuściła. Spędziłam wiele czasu sama, malując, rzeźbiąc i eksperymentując z różnymi technikami. To doświadczenie pozwoliło mi wyrazić swoje myśli i idee poprzez serię prac, które są metaforą tożsamości. Moje prace koncentrują się na pytaniach o tożsamość i jej pochodzenie. Wykorzystuję mapy drogowe jako symbol podróży życiowych i eksploracji. Poprzez przerabianie tras i łączenie różnych elementów tworzę obrazy, które ukazują połączenie między tym, kim jesteśmy, a miejscem, w którym żyjemy. To zderzenie kultur i doświadczeń tworzy unikalną mieszankę, która definiuje naszą tożsamość w sposób nieoczywisty. Atmosfera wernisażu była nasączona entuzjazmem i radością z obecności samych artystek, które opowiadały o inspiracjach i procesach twórczych związanych z prezentowanymi dziełami. To nie był tylko czas podziwiania sztuki, ale także doskonała okazja do nawiązania kontaktów i wymiany wrażeń z innymi miłośnikami sztuki. To świetna okazja, aby poznać to wyjątkowe miejsce, być może odległe, oraz zapoznać się z lokalnymi artystami o wielkim talencie. Wśród nich jest również artystka, która poświęciła się pracy nad ważną postacią dla naszej francuskiej republiki, postacią Marianne. Stéphanie de Verdon i Marie Céline Aubigane zachęcają wszystkich do odkrycia magicznego świata sztuki i emocji, które płyną z ich prac. Ich obrazy są wyrazem głębokich doświadczeń i pasji, które chcą podzielić się ze światem. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.